teraz, moi drodzy, taki oddech głęboki wziąłem, dlatego że właśnie przechodzimy do, już zbliżamy się do końcowych odcinków, albo nie wiem, czy to będzie końcowy, zobaczymy. Odcinek na temat Delfiaka i zaawansowanej komunikacji UART. Pamiętacie, w ostatnim poradniczku skończyliśmy sobie omawiać aplikację. No, ja wiem, nie wszyscy z Was pewnie wiedzą, skąd tu się wzięły takie ładne obrazki, ikonki jakieś, prawda, tutaj widzicie, prawda? No, ale ci, którzy chcą oglądać poradniki o Photoshopie, to wiedzą. I jeśli nie wiesz skąd, chciałbyś to uzupełnić, to polecam Ci poradnik na temat Photoshopa do Delphi właśnie. Photoshop w służbie elektronika. Tam się dowiesz, jak takie fajne bajerki zrobić bardzo szybko, łatwo i przyjemnie. My przechodzimy dalej. Pamiętacie z takiego wstępniaka w Delphi do obsługi RS-232? Powiedziałem Wam, gdzie, skąd pobrać komponent do obsługi portu COM szeregowego. Właśnie do niego sięgamy. To jest Async Pro, darmowy komponent. Posiadający niestety jedną obleśną wadę, ale pozwólcie, że o niej powiem troszkę później, jak tu już coś lekko skończymy. Niestety nie będę miał dla Was na szybko rozwiązania tego problemu, ale podpowiem pewne rzeczy i zasugeruję. Natomiast powiem tak, jeśli będzie wszystko działać, nie nastąpi żadna awaria, przecięcie kabla czy rozłączenie, powiedzmy, Bluetootha, gdyby to miało działać po Bluetoothie albo Wi-Fi i tak dalej, to tak naprawdę to ten komponent bardzo ładnie wygląda. Wprawdzie są do niego kody źródłowe, ja już próbowałem to przerabiać, ale tak to jest zagmatwane, że nie wiem, czy skórka za wyprawkę. Dobra, skupiamy się na tym, co mamy zrobić. Pamiętacie, jak to było? Ja też nie pamiętam, ale spróbuję sobie z Wami przypomnieć. Pierwsze, co musimy położyć, to komponent TAPD Comport. Kładziemy go sobie gdzieśkolwiek tutaj na aplikacji, albo to położę w obszarze modemu, będzie dobrze tego terminala naszego pseudo, będzie dobrze widoczny. Tylko zmienię mu od razu nazwę na name, żeby mi się wygodniej z niego korzystało, nie na taką długą, tylko C-port, powiedzmy, co robiłem zwykle. Pamiętacie, że mówiłem Wam, że w tej aplikacji zaszyję na stałe, jaki jest numer portu COM, na stałe prędkość komunikacji, ilość bitów, ramkę i tak dalej, żeby było szybciej. Ale jeśli będziecie chcieli i uznacie, że fajnie posłuchać mnie jeszcze troszkę o Delphi, to może zrobię taki dodatkowy odcineczek, jak zrobić sobie dodatkową tutaj gdzieś rameczkę, przycisk typu konfiguruj, ale tak po naszemu, że tak powiem, żeby było. Dlatego teraz, słuchajcie, trzeba ustawić baud rate. Pamiętacie w AV-ze, że jaką ustaliliśmy? Ja pamiętam, 115, 200, a więc tu na razie możemy wpisać to z palca. Data bits, 8 bitów danych, bo ramka jest 8N1, czyli bez parzystości. Szukamy, gdzie tu jest parzystość, słuchajcie, parity known, jest, i bit stopu, stop bit pewnie będzie coś takiego jak, gdzie jest, albo zobaczymy od początku, ciach, czy gdzie tutaj są bity stopu, no, hej, bity stopu, chodźcie tutaj gdzieś na wierzch, parity, o jest, stop bits 1, zgadza się. Tylko teraz, jaki port COM naszego zestawu ATB w moim przypadku? Pozwolicie, że szybciutko sobie odpalę MKAVR kalkulatora, który zrobi czarną robotę za mnie i pokaże mi to. Tutaj się znowu przesunę troszkę na bok, żebyście mogli zobaczyć, bo za moimi plecami ujawni się właśnie taka rameczka. O jest, mamy COM 3, prawda? W takim razie my tutaj sobie wpiszemy z ręki COM port number 3. Później zobaczymy, jak to zrobić automatycznie. Mamy już część skonfigurowaną. Następnie chcemy, bo w tym komponencie jeszcze za pomocą tego komponentu ciężko jest odbierać od razu gotowe stringi. Natomiast właśnie, to jest fajna właściwość tych komponentów, że zbudowanie mechanizmu do odbierania stringów zakończonych enterem jest bajecznie proste. Wystarczy właśnie postawić ten komponent, ewentualnie później przygotować do niego wybór dla użytkownika portu COM, prędkości i tak dalej, żeby dostosowywać to płynnie. A drugie to postawić taki pakiecik, w który trzeba tylko skonfigurować do odbioru stringów. Już Wam to pokazuję, sekundka. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam.
Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, jestem. W takim razie szukamy tego naszego takiego komponenciku pakuneczka. Pamiętacie, to był o ten data pakiet, jest tutaj. To tego musimy teraz położyć na formatkę. Kładziemy go sobie też tutaj. Jego nazwa może pozostać długa, bo jakby z kodu programu nie będziemy w zasadzie jej dotykać. Natomiast jak pamiętacie, trzeba ją również skonfigurować. Czy pamiętacie jak z marszu? Bo zobaczcie, podłączył data pakiet, się sam podłączył, jak pamiętacie, do naszego komponentu cport. Nazwę wykrył, wszystko jest ładnie. My natomiast musimy powiedzieć, że end condition ustalić, czyli warunek końca odbioru, i ustawiamy to na string, prawda? Bo czekamy na string. W związku z tym, skoro ustawiliśmy warunek końca odbioru na string, to musimy podać, jaki będzie końcowy fragment stringu. To nie musi być enter, może to być dowolny znak i to jest fajne, ale my chcemy tutaj dać znak entera właśnie, bo na tym nam zależy, tak samo mamy porobione to w AVR-ze. A więc wpisujemy #13 albo moglibyśmy być może Ctrl M kliknąć, bo on to zamieni, zobaczcie, enter na Ctrl M zamienił. Zobaczę z ciekawości, jak kliknę Ctrl M. Nie, nie działa Ctrl M, nie wiem dlaczego, więc #13, enter, i on to zamienił w ten sposób. Tutaj start condition niestety zmienimy ze stringa, bo musielibyśmy start condition określić, czyli jakąś początkowy fragment stringu, a my tego nie chcemy. My chcemy powiedzieć, że mogą przelatywać dowolne dane tak naprawdę, a więc troszkę gdyby no, przelatywały dane ASCII o kodach 0 i tak dalej, no to my będziemy mieli pewnie jakieś problemy, ale my uznajemy, że będziemy sobie taką komunikację robili ASCII, jaką chcemy, wszystko będzie poprawnie, tak? Zwróćcie uwagę, że tu jest taki parametr timeout, który jest dosyć paskudnie działający. Powiem wam, że troszkę się musiałem naszukać ostatnio, bo dziwny efekt miałem. Otóż słuchajcie, jak ten program sobie działał, jakiś tam, nawet ten nasz pierwszy kiedyś, początkowy, nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, jeśli się zapuściło transmisję, wszystko działało, było ok. Ale nagle przerwana, na przykład przerwijcie sobie transmisję i poczekajcie właśnie jakiś czas. I potem mi ta transmisja już nie chciała działać. No szkurde mać, sobie pomyślałem. Oczywiście to pewnie trzeba doczytać w dokumentacji, coś tam jeszcze pozmieniać, ale ten timeout na zero trzeba zmienić. Pamiętajcie, w tym komponenciku, który tu poznajemy. O, i dopiero teraz mamy zbudowaną taką maszynkę, dzięki której jak wejdziemy w zdarzenia tego komponentu, to w jego zdarzeniu on string packet będziemy mogli już odbierać pięknie stringi, które będą przelatywały sformowane właśnie w zmiennej data typu ANSI string. Tu będziemy mogli to obrabiać, moi drodzy. W takim razie powiedziałbym tak. W takim razie my sobie przygotujmy tutaj kilka zmiennych var. Tak rozpoczynamy w Pascala, informujemy, że teraz będą zmienne, przed begin oczywiście. Robimy sobie zmienną buf, dwukropek, string, nie ANSI string, tylko string możemy zrobić, to już będzie string typu Unicode, a ANSI string to są stringi w Delphi, które jak już wam mówiłem przy okazji chyba któregoś poradnika, które są jakby jednobajtowe, mają kody znaków, a te stringi, takie typowe, normalne już w nowych Delphiakach są Unicode, są dwubajtowe, ale to szczegóły działania na razie powiedzmy nieistotne. Teraz będziemy chcieli, jeszcze za chwilkę sobie jedną zmienną przygotujemy, ale jak wiecie, ja powiem tak, będziemy sobie na początku chcieli zrobić tak, buf, dwukropek równa się, trim, data. Dlaczego trim? Otóż jak przyleci nam ten string, to on nam przyleci oczywiście z tym enterem na końcu, ewentualnie z enterem i znakiem line fit, gdybyśmy go wysyłali z jakiegoś terminalu czy z czegoś, prawda? Funkcja trim w Delphi obcina z obydwu końców znaki niedrukowalne, takie na ekranie, czyli właśnie między innymi entery, spacje, to wszystko nam powinna z prawej i z lewej obciąć. Moglibyśmy zrobić trim write tutaj funkcją, ale ja już tak krócej się piszę, zrobiłem trim. I teraz można powiedzieć, że to co mi nadleci, to od razu mogę wrzucić na ten ekranik naszego terminala, zobaczcie, który mam tutaj przecież, o tutaj, to jest nasze memo 1, prawda? No to czemu nie wrzucić tam od razu? Proszę bardzo, memo 1, kropka, pamiętacie jak to się dodawało, tam mamy taki obiekt jak lines,
lines, który jest typu tstrings, a więc zawiera wiele linii i możemy tutaj dodawać po prostu add poszczególne stringi, które nadlecą, czyli nasz buff. I mamy, słuchajcie, na początek zrobiony nasz terminalik. Zobaczmy, bo cały czas nasz zestaw ATB jest podłączony do komputera, czeka tylko, żeby w końcu pogadać z tym Delphi, kurczę, a nie, żeby tam on sobie teraz pluje i pluje na ten port com, a tu nikt go nie słucha. Słuchajcie, w końcu go posłuchamy. Odpalmy program, zobaczymy, czy będzie działać, tylko jeszcze tak się szybko zastanawiam, czy ja mam zrobiony, powinniśmy jeszcze zrobić open port, bo on ma chyba właściwość auto open jest na true, ale to tylko wtedy, gdy wymusimy jakieś wysłanie coś przez niego, a pamiętamy, że tam teraz mi się przypomniało, że trzeba byłoby go, że tak powiem, odpalić. Na razie robimy to z ręki przy starcie, nie zrobiliśmy klawisza start, to dlatego na razie zróbmy to na sztywno przy starcie, tak jak to było w pierwszej tej lekcji, tak na szybciutko. Później, jak mówię, będziecie chcieli, to sobie pobawimy się dodatkowo. Zrobimy sobie cport.active od razu przy auto, nie auto open, tylko gdzie on ma tu jakąś open dwukropek równa się true. To spowoduje, że jeśli dobrze wpisaliśmy numerek portu COM, parametry transmisji i tak dalej, i przy skreowaniu formy port zostanie otwarty, to w zasadzie od razu, zobaczmy teraz do drugiej kamery, jest sobie encoder, ja nie będę nim pokręcał, ale tak naprawdę, gdy zacznę pokręcać, to powinniśmy coś zobaczyć, że jest wysyłane do naszego terminala. Sprawdźmy, i czy mi głowa nie spadnie, jeśli skłamałem. Uwaga. Odpalam aplikację, widzimy ten nasz terminalik i uwaga, sięgam łapką i zaczynam pokręcać w prawo. Tadam! Słuchajcie, hurra! Leci coś, no pięknie, słuchajcie, teraz w lewo widzicie, proszę bardzo, wszystko działa, proszę Państwa. No pięknie, cieszę się, że to działa. Tu jeszcze by zabrakło mi takiego, zapomniałem powiedzieć, bo teraz gdybyśmy chcieli przesunąć suwakiem, zobaczyć co było na górze, to nie mamy tego scrollbara. To szybciutko to sobie uzupełnimy, bo to jeśli chodzi jeszcze o interfejs użytkownika, to tutaj szybko sobie klikniemy. I pamiętacie, w pola memo miały coś takiego jak scrollbars, no one są normalnie wyłączone, a my sobie wertykalny, czyli pionowy umieścimy. Już nam w terminalu działa. Teraz, moi drodzy, skoro wiemy, jakie dane przylatują po kolei, pamiętacie, pierwsza liczba, jeszcze sobie raz to wyświetlmy, uruchomimy program jeszcze raz i widzicie, pokręcimy sobie enkoderkiem i tak, pierwsza liczba 0 albo 1, kierunek pokręcania, druga liczba to jest value, które się zwiększa od 0 do ilu? Do maksa, do 128, a więc odbieramy naraz trzy parametry. Co by szkodziło, słuchajcie, dodać jeszcze tak naprawdę przecinek na przykład. Jeden i z drugiego enkodera, albo z jakiegoś ADC, że wiecie, jakby były z ADC leciały dane, to nie musielibyśmy dawać kierunku. No ja tylko tu kierunek przy okazji, ale zobaczcie, że jeden string może zawierać wiele różnych informacji, nawet tekstowych mógłby zawierać, prawda? Proszę bardzo, tak sobie działamy i możemy przesyłać stringami, co nam się żywnie spodoba. Tylko teraz musimy nauczyć się w naszym Delfiaku ten string sparsować. W jaki sposób to zrobić? Ja zwykle korzystam z innej metody, ale tutaj szukałem czegoś, co jest wbudowane w najnowsze Delphi, żeby każdy szybko mógł skorzystać bez jakby doinstalowania czegośkolwiek, co tam, wiecie, czego można nie mieć, szukać po internecie i tak dalej. Dlatego przejdźmy sobie do kodu i w tej funkcji przy odbieraniu pakietu posłużymy się, słuchajcie, tak zwanym rozdzieleniem stringa na kawałki oddzielone jakimś separatorem. Żeby to zrobić, po tym podzieleniu te wszystkie kawałki trafią do tak zwanej tablicy stringów, ale nie stringów w postaci string listy, tylko takiego typu, który sobie tutaj założymy, typu dynamicznej tablicy. To będzie wyglądało tak. Na razie nie będę Wam wyjaśniał mechanizmów tej dynamicznej tablicy, bo słuchajcie, tutaj to by trzeba było zasięgnąć już do książek Delphi i poczytać trochę więcej o typach. Na razie zobaczmy, jak to się robi. Na szczęście to tak działa w Delphi, że jak zapamiętacie ten sposób, to go będziecie już sami czuli, że do wielu sposobów da się wykorzystać. Przede wszystkim do obrabiania stringów. A więc zobaczcie. Powołam sobie taką zmienną o nazwie tab, to będzie tablica i to będzie typu tArray, ale w nawiasie ostrym zrobimy sobie string
Moglibyśmy tu zrobić sobie tak naprawdę jeszcze inny typ i to byłaby tablica, nie wiem, bajtów, gdybyśmy dali byte albo the word, to i tak dalej. My sobie robimy tablicę stringów, czystą tablicę stringów, jak gdyby, tak? Tu wymuszamy typ. I teraz, dlaczego to robimy? Dlatego, że jeśli sobie, zobaczcie, w naszym buforze mamy nasz cały string, który chcemy sparsować. Już go mamy bez tego entera i tak dalej. To gdy sobie napiszę buf i postawię kropkę, w starych Delfiakach tego tak nie było ładnie, to możemy sobie wyszukać tu polecenie split, widzicie? Gdzie widzimy, co trzeba mu podać. Trzeba mu podać jako pierwszy argument separator, jaki chcemy użyć. Następnie musimy mu podać właśnie const array of char. A, dobrze, w zasadzie tylko jeden argument musimy mu podać. Musimy mu podać separator, potem jest po nawiasie okrągłym dwukropek, co oznacza, że on te wszystkie podzielone kawałki wrzuci ładnie do tej tablicy. A w takim razie zróbmy to. Split i podajmy mu, tylko że tu się podaje jakby zbiór separatorów i tak dalej, to jest funkcja, która może być przeładowana różnymi argumentami. W skrócie to się robi tak, w nawiasach kwadratowych podajemy w apostrofach fragment stringa, który będzie separatorem, nam chodzi o przecinek. Zobaczcie, to wszystko. Ale musimy to zrobić w ten sposób, że tab, bo na wyjściu po prostu to wszystko zostanie wrzucone do tej naszej tablicy, którą przygotowaliśmy zgodnie z opisem tej funkcji wbudowanej split, jak widzicie, tak? Ona daje na wyjściu returns, tutaj było napisane na tym żółtym polu, returns, te string helper, te split array, system string, jak widzicie. I nam wrzuci to wszystko do taba, dzięki czemu teraz w tabie będziemy mieli te nasze dane. Proponuję w związku z tym, moi drodzy, powołać na górze programu wśród zmiennych globalnych trzy takie nasze zmienne, które być może nam się potem do czegoś przydadzą w obszarze całego programu. W zasadzie to nie powinno się jak najmniej robić zmiennych globalnych i w zasadzie gdybyśmy nie chcieli z nich korzystać w innych modułach programu, to lepiej je zakładać jako zmienne prywatne w programie, bo to tutaj by trzeba było je założyć. Ewentualnie jako publiczne, gdyby miały być widoczne w innych modułach, jak najmniej zmiennych globalnych, tak? Załóżmy je na razie jako prywatne w takim razie, niech będą. Ctrl K i, żeby przesunąć to w prawo lekko, założyłem zmienną o nazwie dir integer, val integer, wiecie o co chodzi, i max integer. W związku z tym z tej tablicy teraz chcemy to wyjąć, prawda? Od razu do tych wartości cyfrowych. Słuchajcie, zrobimy to dosyć prosto, bo w ten sposób, na przykład dir dwukropek równa się i teraz musimy zamienić, bo nie możemy napisać tab od 0, prawda, bo to jest indeks 0 tej tablicy, dlatego, że to nam chce oddać string, a my mamy dir typu integer. No więc zobaczcie, Ctrl F9, to se nie wraci, to nie pójdzie. Musimy to zamienić ze stringa na integer, a to robimy funkcją w Delphi piękną str to int i jeszcze sobie zrobimy str to int def. Co to znaczy? str to int. To int by nam zamieniło, ale gdyby nam tam wpadł jakiś inny znak, to wykluskałby nam się tragiczny błąd i wyjątek, którego gdybyśmy nie obsłużyli. A tak możemy zrobić, że zamień nam tą liczbę na właśnie ten string, który jest tutaj w tej tablicy, na liczbę, ale gdyby to się nie udało, to zwróć nam wartość po prostu 0, tak? I w zasadzie tym samym sposobem, słuchajcie, zmieniamy sobie te wartości. I proszę bardzo, już string rozebrany na kawałki, ten co nadlatuje. Mamy go w trzech zmiennych. Tyle tylko, że tak naprawdę nie zawsze nam jest potrzebny, nie zawsze nam tu będzie potrzebny tenże string, dlatego że spójrzcie, mamy tutaj sobie dwie labelki przed tymi progress barami. Ale sekundka przerwy, naturalnie. Już jestem. Jak mówiłem, mamy te dwa labele, takie komponenty, na których chciałem przed progress barem każdym wyświetlać wartość. Akurat obydwa labele będą wyświetlały to samo. Jeden nazywa się label 2, a drugi się nazywa label 3. Bo gdzieś tam wcześniej wykorzystywałem jakiś inny, czyli label 2, label 3. W takim razie, moi drodzy, mogę to zrobić w ten sposób. Mogę to zrobić w ten sposób, że przechodzimy do kodu i zrobię tak. Label 2 to ta pierwsza wartość caption.
caption, to się równa dwukropek, bo tak musimy robić caption. I zobaczcie, tu możemy zrobić coś, coś fajnego. Po pierwsze, moglibyśmy zamieniać teraz znowu val z integer na na string. Ale po co, jak wiemy, że nasz value jeszcze tutaj mamy cały czas w tej zmiennej, a więc możemy wyświetlać tą zmienną o, w ten sposób, tak? Natomiast na label 3 będziemy wyświetlali sobie również ten sam element, bo chcemy, żeby to było w tych właśnie no po prostu tutaj te dwa labele, żeby wyświetlały nam value. Ale teraz chcemy, żeby się te progress bary przesuwały ładnie. Żeby one się przesuwały, to trzeba je również napełniać wartością maksimum, prawda? A więc mamy pierwszy komponent, który się nazywa progress, control spacja, progress bar 1, kropka max tam mieliśmy i tu nam wpada co? Jaka wartość? No zobaczcie, my tu ją odczytaliśmy, sprowadziliśmy już do liczby, więc ustalamy max na max. Minimum nie musimy, bo wiadomo, że od zera. Ale ten drugi mieliśmy jeszcze, to było gauge 1, kropka max value, dwukropek równa się max. Po prostu ustalamy wartości max, bo później będziemy je zmieniali. Zresztą wiecie, domyślnie jest proc KVR po resecie, jak pamiętacie z poprzednich poradników, to max jest 128. Zresztą było widać przed chwilą, a domyślnie w komponentach było ustawione 100, prawda? Więc tu programowo musimy im wprowadzić. No to teraz możemy sobie z kolei progress bar, do pierwszego progress bar 1, pozycja właściwość position oznaczała to napełnianie się jego, tak? Wartość, która się napełnia. To proszę, dwukropek równa się val. W drugim gauge mieliśmy gauge, słuchajcie. Krop, tu nie było position, tylko progress chyba, tak. Dwukropek równa się val. Val. I słuchajcie, w zasadzie to już nam progress barki powinny działać. Za chwilkę kolejne rzeczy dotkniemy, ale tak mi się już śpieszy, żeby zobaczyć, czy przynajmniej to nam będzie śmigało. Uwaga. Odpalamy nasz program. I te dwie rzeczy już powinny działać łącznie z terminalem. A więc sięgam łapskiem do drugiej kamery, żeby pokręcać w prawo naszym enkoderem. I zwróćcie uwagę teraz na jedną rzecz. Pokręcę na razie tylko o jeden skok. Raz klik, ale jak widzicie, w tej drugiej kamerze widać, że w tej chwili wartość z enkodera jest 20, a więc powinno nam wskoczyć 21 i tu od razu po pierwszym przekręceniu te progress bary powinny się ładnie ustawić na tej pozycji, tak samo jak mniej więcej procentowo jak tutaj na LCD-ku. Uwaga, raz pokręcam w prawo, klik. Proszę bardzo, tada! Słuchajcie, widzicie? Mamy 21, 21, na LCD 21, tu nam wskoczyło, proszę bardzo. No to teraz sobie jedziemy pięknie. Zobaczcie, jak jeden reaguje i jak drugi reaguje. I co? Podoba się? Mam nadzieję, że teraz zaczyna się podobać, ale może nie dlatego się podoba, że to jest taka piękna aplikacja, ładna, w grafikę zaopatrzona. Myślę, że zaczyna wam się podobać, wręcz jestem przekonany, że wam to się zaczyna podobać, aż mnie ciary po plecach przechodzą, naprawdę. Że to jest takie proste, żeby zrealizować. I znowu powtórzę, no niech mi ktoś powie, że nie potrafi programować na PC-cie w jakimś środowisku. No zobaczcie, no w Delphi uzyskanie, kurczę, komunikacji teraz już nieprostej, zaawansowanej, bo lecimy po stringach i parsujemy. Ja wam oczywiście pokazuję przykład takiego prostego stringa z paroma przecinkami, ale co za problem tutaj umieścić jeszcze 20 parametrów, 30, wiecie co? O ile dla AVR-a to może być problem, żeby udźwignął długiego stringa, to na PC-cie, ho, ho, mamy taki zapas, że tu w ogóle się nie bójcie o to, jakiego on długiego stringa potrafi sparsować. Tak długiego, jakiego nam się nie śniło. Ale proszę bardzo, aż się teraz pobawię progress barami, one działają. Ale przydałoby się na dole wyświetlać coś jeszcze, no bo słuchajcie, nie wiemy, jakie jest maksimum ustawione. Wprawdzie tutaj powinniśmy to wyświetlać maksimum, ale też na dole w tym naszym status barze, tak? No to skończmy na razie te brzydkie zabawy, słuchajcie, i może wstawmy coś do status bara. Status bar 1, kropka. Tej informacji może nie ma co wyświetlać na bieżąco pierwszej, ja wejdę sobie tutaj, gdy otworzymy port, status bar 1, kropka panels, pamiętacie, od 0 to był ten pierwszy panel, kropka tekst, wpiszemy, jaka jest wartość portu com. W jaki sposób? Otóż dwukropek równa się, wpiszemy sobie ręcznie com plus,
I pamiętacie, że wartość tego portu COM była podana w komponencie cPort i ona była podana we właściwości, która się nazywa COM number, ale to jest jako integer. A więc musimy połączyć sobie string z integerem. W jaki sposób? No ano w taki, że, no bo tu nie moglibyśmy dodać, słuchajcie, cPort.COMPORT, bo integer się nie sklei ze stringiem, ale możemy zamienić sobie tego integera na stringa w locie. Jak, w jaki sposób? Plus int, bo to jest integer, tu str w nawiasie średnik, a tutaj sobie wpiszemy cPort.COMPORT, COMPORT number, proszę bardzo. I teraz po starcie programu przede wszystkim zobaczcie, proszę bardzo, później to będziemy robili gdzieś tam z ręki, jest COM3, już nam zaczyna ładnie działać ten, ale teraz możemy sobie przejść i w tym status barze wyświetlić jeszcze kolejne jakieś informacje, na przykład czemu nie wyświetlać również słuchajcie, value, ale w drugim panelu, czyli on będzie miał indeks 1, dwukropek równa się, nie wyświetlać wartości value, która to value jest tutaj, w tym drugim elemencie, prawda? Więc jako string go wyświetlamy od razu, żeby nie robić żadnej konwersji. Ale podobnie możemy sobie w trzecim panelu wyświetlać, jaką mamy bieżącą wartość max. To będzie panel o indeksie 2 i tutaj będzie dwójeczka. Widzicie, trzeci element tej tablicy po sparsowaniu. Zobaczcie, jakie to jest kurde proste. No, no niech mi ktoś powie, że to nie jest trudne. Zobaczycie, jak będziecie z tym śmigać. Oczywiście tego maksa też wrzucamy sobie od razu, może w trakcie kręcenia, bo może tak, ja tu zakładam w tej chwili, że to tylko mi się zmienia, gdy kręcę, ale w zasadzie to w tym polu edit nie powinienem tego teraz wrzucać to do pola edit, bo później gdybyście mieli na stałe tam jakieś skakanie wartości, to w tym edicie by to też nam ciągle skakało, a tam nie chcemy. Tam chcemy móc z ręki sobie wpisać dowolną wartość i kliknąć ustaw, prawda? Ale to za chwileczkę przejdziemy do wysyłania. Teraz sprawdźmy, jak to się całość będzie zachowywać. Kompilujemy program, uwaga, odpalamy, patrzymy też na dół tutaj na status bar. Łapskiem sięgam do kamerki i uwaga, kręcę. No proszę bardzo, słuchajcie, wszystko lata, aczkolwiek też bym chciał, żeby to się wyświetlało na wyśrodkowane, żeby już to wszystko dobrać ładnie, no to czemu nie? Wchodzimy sobie w design, w status bar klikamy, nawet dwa razy go klikniemy i pamiętacie, mieliśmy to okienko. W tym bym chciał wyświetlać sobie, niech mi się wyświetla w ogóle val, tu normalnie po starcie programu to będzie val ze znakiem zapytania, ale wiecie co? Może być za mało miejsca. W ogóle ja chciałem to wycentrować i może być za mało miejsca, więc też zrobię szersze pole. Nawet niech będzie pole 80, gdyby dłuższe wartości przylatywały. Podobnie z kolejnym polem. Również je przede wszystkim centruję. Tu będzie max. Na początku też znak zapytania po uruchomieniu programu nam się wyświetli, tak? Natomiast później będziemy wyświetlali wartość maksymalną i też dajemy tutaj powiedzmy 100, żeby ta wartość maksymalna, tak? Różne pojemności. W związku z tym trzeba by było w kodzie też co nieco zmienić. Skoro wyświetlamy wartość maksymalną, to może połączmy to z napisem, właśnie tak jak tam było, max, dwukropek, spacja i plus ten string wartości maksymalnej. Podobnie jeśli chodzi o value, zrobimy sobie string val, dwukropek, spacja, plus o. I teraz zapisujemy, słuchajcie, i zaglądamy, jak to będzie wyglądało coraz ładniej, mam nadzieję. Uwaga, pokręcam, jest encoder, zobaczcie, już jest tutaj napełniony, ma 93, klikam, proszę bardzo, 94 na dole, teraz patrzymy na status bar. Proszę bardzo, widzicie, tutaj też widzimy na szybko, jaką mamy wartość maksymalną ustawioną. No cóż, pozostało nam, moi drodzy, wysłać teraz coś do tegoż naszego proca, tak? Oczywiście, no... Nie wymyśliłem zbyt rozbudowanego programu w procku, więc, ale specjalnie wziąłem tam zdarzenia. Na zdarzeniach będziemy musieli sobie sparsować, więc dopisać kawałek kodu do AVR, ale to już w kolejnym poradniku. Dzisiaj sobie zakończymy poradnik tylko na tym, w jaki sposób to wysyłać. No a wysyłanie to w zasadzie już mieliśmy na lekcji, ale co to jest sobie przypomnieć. A więc szybciutko wchodzimy tutaj, słuchajcie. Zamykamy program, wchodzimy w design, klikamy dwa razy w klawisz, żeby wejść w obsługę tego klawisza i bezpośrednio tutaj możemy praktycznie coś wysyłać. Ale co? Uwaga, cPort, kontrol spacja, cPort, kropka, jak tam było? Write? Nie write, send? Też nie send. Co tam było? Put? Jest, put string, słuchajcie. My chcemy wysłać cały string z tego pola edit, tak? Ale
Wiecie co? Mogłoby być głupio, gdybyśmy do procka naszego AVR zamiast liczby wysłali niechcąco jakiś tekst. No bo wiecie, tam jest edit. Na razie nie robimy ograniczenia, żeby on działał tylko na liczby, a można to zrobić, ale znowu mówię, nie w tym poradniku, bo żeby nie mieszać. To tutaj wpiszmy, zróbmy sobie małe zabezpieczenie. Powołajmy sobie zmienną buf, dwukropek string. I słuchajcie, teraz przed wysłaniem zrobimy tak, buf, dwukropek równa się, buf dwukropek równa się edit control enter kropka tekst kropka tekst. I teraz może to takie obejście naokoło, ale słuchajcie, ja to sobie zrobię tak, vl dwukropek integer, jakaś jedna z metod na szybko, żeby się zabezpieczyć, vl, czyli nasze value, dwukropek równa się, str, mógłbym to zrobić na edicie, ale ja po drodze jakąś zmienną buf sobie jeszcze wziąłem, tutaj nie muszę tak już oszczędzać, str to int, żebyście skorzystali z tego mechanizmu, który już mieliśmy, str to int def, buf, przecinek i teraz uwaga, jeśli tam wpiszemy jakieś literki, to nine, nie chcemy, żeby to było prawda, zamienione i wysłane jako string do naszego procka. Wtedy wyślemy domyślnie wartość 128, czyli gdyby tam coś nie poszło z konwersją, to ma być wysłane 128, takie małe zabezpieczenie. Ale skoro już mamy VL, to nam się przyda, bo załóżmy, że chcemy zrobić tak, żeby nie można maksimum było ustawić na mniej niż 16, bo to też ten, załóżmy, no taką mamy koncepcję. No to prosta sprawa, if VL mniejsze od na przykład 16, then VL dwukropek równa się 16, proszę bardzo. Możemy też ograniczyć w górę. If VL większe od 999, then VL dwukropek równa się 999. I teraz uwaga. Gdyby nam się użytkownik pomyli, to się wykonują te operacje, a teraz z powrotem to zamieniamy. Edit 1.text. Moi drodzy, dwukropek równa się int to str, czyli ta już zabezpieczona wartość. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało w praktyce. VL, dzięki czemu teraz spokojnie możemy tutaj nawet wysłać sobie wprost, żeby nie robić drugiej konwersji, edit 1.text. Zobaczcie, jaki to ma sens. Uwaga, odpalam. To na razie oczywiście nam w AVR-ze nic nie zmieni. Ale jeśli sobie na przykład wybiorę, wpiszę tutaj, zobaczcie, www, nie wiem, jakąś bzdurę. Klikam ustaw, klik, zamieniło mi się to domyślnie na 128. Widzicie, zadziałał ten pierwszy warunek. Ale załóżmy, że chciałbym sobie ustawić wartość na 12, a tam znowu mieliśmy zabezpieczenie, klik, ustawiło się 16, niżej nie da rady zjechać. Spróbujmy sobie ustawić na 4000, załóżmy. Klik, zrobiło się 999. A więc zabezpieczenia działają fajnie i zostaje to od razu wysłane do naszego AVR-a. Tyle tylko, że AVR jeszcze jest bezrozumny, nie ma tego odbierania. I to tym odbieraniem teraz znowu przejdziemy w kolejnym poradniku do napisania kawałka kodu do AVR-a. Tam jeszcze poprawimy jedną rzecz, bo mi fajną uwagę zwrócił kolega na forum, to wyjaśnię, o co chodzi. Tymczasem, jeśli podobał Wam się ten poradnik, proszę Wasze łapki w górę. Po tym poradniku, być może w tym poradniku, gdzie sobie dopiszemy kawałek kodu na AVR, zakończymy w zasadzie omawianie tego, co tutaj jest w Delphi, ale pamiętajcie, już dzisiaj się pytam Was, jak to oglądacie, czy chcecie, żeby jeszcze taki suplemencik do tego cyklu poradników zrobić, żeby tu w jakimś interfejsie dobrać coś fajnego. Pokazałbym Wam, ale ja nie wiem, czy są chętni, słuchajcie, jak będzie 4, czy 10, tylko chętnych, czy 15, to chyba nie ma sensu ciągnąć kącika Delphi. Czy jest Was więcej? Jak jest, dajcie o sobie znać, proszę, tak? Czyli jak pokazać Wam, jak to zrobić, żeby tu dać użytkownikowi ładnie do wyboru numer portu com, żeby te porty com się wykryły automatycznie, żeby można było, żeby użytkownik mógł sobie wybrać, bo a nie, wiecie, jak dam teraz ten program komuś, bym przesłał exe, no to bierz u kogoś, to nie będzie działało, bo będzie na przykład przejściówka na innym porcie com i kicha, tak? Więc gdyby ktoś miał dostać taki kod pełny, no to musiałby być taki, żeby mógł sobie użytkownik to zrobić i co więcej, żeby jeszcze się zapisały te automatycznie informacje na takiej zasadzie, że jak go ponownie uruchomię, to żebym nie musiał znowu wchodzić i wybierać numerku port, tylko żeby się zapamiętał. Chcecie coś taki jeszcze suplemencik zobaczyć? No naprawdę, niech się zbierze trochę osób i pokaże mi tu na dole, że tak, Mirek, chcemy, ma być, czekamy,
dajcie znać, że żyjecie, bo coś was mało, nie czuję was, panie i panowie, dajcie znać o sobie, a przy okazji oczywiście zapraszam was do wsparcia mojego tworzenia tych poradników na kanale YouTube. Jak widzicie, ja robię ze swojej strony wszystko poprzez serwis Patronite. Jeśli tam możecie, to wesprzyjcie, bo naprawdę roboty jest przy tym dużo. Chciałbym się dla was poświęcić naprawdę w 100%. I na razie pokazuję, na co mnie stać. Jak widzicie, dosyć często ukazują się poradniki. Staram się, żeby było to systematycznie, a jeszcze będzie tego sporo. Naprawdę. Na razie postanowiłem sobie przez parę miesięcy zobaczyć, czy taka działalność, czy mi się opłaci przerzucić całe moje siły na to, żeby tutaj robić, czy da radę właśnie w ten sposób działać. To wy mi pokażecie, moi kochani patroni, wszystkim, którzy już wsparli mnie jako patroni, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i tutaj na końcu postaram się pokazać listę patronów. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, czekam na łapki w górę, na YouTube, na komentarze, odzew. Hej!